Julia Matuszewska, TP Info. Zapraszam na najświeższe informacje z gminy Tarnowo-Podgórna. Przypominamy, że 16 października przy hali OSIR w Przeźmierowie odbędą się bezpłatne badania mammograficzne. Do końca października mieszkańcy powiatu poznańskiego mają możliwość zgłaszania kandydatów do tegorocznej edycji Nagrody Starosty Poznańskiego w kategoriach inicjatywy obywatelskie, organizacje pozarządowe i przedsiębiorczość. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu informuje o czasowych zmianach w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej w związku z organizacją 23. Poznań Maratonu, który odbędzie się w najbliższą niedzielę. Zmiany dotyczą również linii kursujących w naszej gminie. Sport. Trzecioligowcy z Mixtol Tarnowia Tarnowo-Podgórne wygrali z AZS Politechniką Poznań 85-79. Drugoligowcy również wygrali z AZS UMK Transbruck Toruń 104-84. A już w najbliższą niedzielę o godzinie 15 w hali OSIR w Tarnowie Podgórnym koszykarze Mixtol Tarnowia zagrają ze Sklep Polski MKK Gniezno. Trzecioligowcy zmierzą się natomiast z Jet Service Basket Piła. Starcie zaplanowano na godzinę 12 w tej samej hali. Siatkarze Tarnowi Volley, bo przegrali z Volley Team Żychlin 0-3. Piłkarze GKS Tarnowia Tarnowo-Podgórne przegrali z KS Awią Kamionki 2-4. Na naszej stronie internetowej podane są wyniki powiatowych zawodów w kolarstwie MTB dla dzieci ze szkół podstawowych, które odbyły się w parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym. W najbliższą sobotę o godzinie 9 w hali OSIR w Tarnowie Podgórnym odbędzie się czwarta edycja zawodów dla dzieci, młodzieży i dorosłych w brazylijskim jiu-jitsu Taga Copa Poland. Bokserzy i bokserki ze Sztama Kickboxing Team Tarnowo-Podgórne zdobyli 4 medale podczas otwartego Pucharu Polski Muay Thai, który odbył się w Kielcach. Kultura. 15 października o godzinie 18 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym odbędzie się spektakl przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia Teatru Mozaika pod tytułem O muzyce między drzewami. Bilety do zakupu na biletyna.pl lub w kasach Goksesa. Od 15 października do 18 listopada w Centrum Kultury Przeźmierowo trwać będzie wystawa malarska pod tytułem Od słowa do obrazu w wykonaniu kół malarskich z Gminnego Ośrodka Kultury Sezam. 11 listopada o godzinie 17 w Centrum Kultury Przeźmierowo odbędzie się koncert pod tytułem Polska Niepodległa w wykonaniu poznańskiego chóru chłopięcego. Jeśli organizujecie Państwo wydarzenie lub macie ciekawostkę z gminy Tarnowo-Podgórne, a może jakiś problem, który chcielibyście nagłośnić, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Poszczegóły dotyczące wydarzeń zapraszamy na tp.info.pl oraz na nasz profil facebookowy TP Info. Zachęcam do obserwowania naszych kanałów na Facebook i YouTube. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na kolejne wiadomości z gminy Tarnowo-Podgórne już za tydzień. You